Rzeczywiście od pewnego czasu system operacyjny Windows 11 zaczął dbać o swoje aplikacje systemowe i je aktualizuje, podnosząc funkcjonalność. Ta nowa funkcjonalność nie ominęła aplikacji Paint. A co tutaj teraz możemy zrobić? Możemy z fotografii usunąć tło w oparciu o działanie sztucznej inteligencji. Mamy też możliwość pracy na warstwach. A jak z tą aplikacją teraz się pracuje? Zapraszam na film. Mam zaimportowaną fotografię, wykonaną telefonem komórkowym. I z fotografii usunę, wymarzę, wygumuję tło. Użyję do tego celu narzędzia. Usuń tło. Klikam. Rozpoczęła się praca sztucznej inteligencji. Tło zostało wymazane, ale niedokładnie. Powtarzam czynność. No teraz jest dużo, dużo lepiej. Jak powiedziałem wcześniej, Paint oferuje nam pracę z warstwami. Włączam obsługę warstw. Dodaję nową warstwę. Będzie to warstwa, na której utworzę kolor tła. Teraz wybiorę selektor kolorów i przy pomocy selektora ustalę jakiś kolor z mojego obrazka. No powiedzmy, że niech to będzie czapka. Wybiorę narzędzie wypełnij, klikam na fotografii i tło zostało wypełnione. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zamienić kolejność warstw. I jestem na nowym tle. Jeżeli kolor ten Wam nie odpowiada, możemy go zmienić na jaśniejszy. Klikam i już jestem na jasnym tle. Jak widzicie, proces ten przebiega bardzo, bardzo sprawnie i choćby do takich prostych zadań, jak usuwanie tła lub kadrowanie fotografii, możemy tej aplikacji z powodzeniem używać. Do tego Was zachęcam. Dziękuję za uwagę.